przestroga dla wszystkich, którzy chcą skakać na Bitwinie 520S. Nie polecam. Na moim kanale zaczęło się od tego roweru. Pojawiło się pęknięcie. Nie pamiętam już którego, co wam się wyświetli. Potem po jakimś czasie postanowiłem złożyć go z powrotem i zobaczyć, ile wytrzyma. O! Jeden wyjazd na skarpę i wszystko było git, dopóki zacząłem ćwiczyć 180 na płaskim, ćwiczę sobie 1.8, a to taka niespodzianka. Więc nie polecam nikomu skakać na tym rowerze, naprawdę. Myślę, że do tej ceny, co można kupić ten rower, można kupić coś o wiele lepszego, nawet Dirta, a nie taki rower. Tutaj, jak znajdę zdjęcie, pokażę wam. Tu laga została wbita na siłę. Zbieżność ustawiona. Jakoś to działa, działało. I to już nie mi tylko. Pękła ta rama, z tego co tak patrzyłem po internecie. W ogóle dziwne, że na spawie to pękło, nie? To w ogóle dla mnie jest szokiem wielkim. Jak widzicie, tu jest spaw, nie? Tu normalnie to jest spaw. To na spawie pękło. Ja rozumiem, gdzieś, nie wiem, przy główce, ale główka jest czysta. Główka jest cała, więc jestem w szoku, że takie miejsce pękło. W sumie najgrubsze, nie? No, więc ogólnie nie polecam.